Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku Strona. Lecimy z tematem. Słuchajcie, jesteśmy w Arii, czy jak to tam właściwie się wymawia nazwę tego miejsca. I bardzo, bardzo jest to przyjemne dla oczu miejsce, ale musimy pamiętać o zadaniu, które mamy do wykonania, czyli musimy dotrzeć do Radii, aby poinformować ją o tym wszystkim, co się wydarzyło i uratować w miarę możliwości życie wszystkich ISO. Tutaj widzę, że ciężko będzie odpowiednio, no zwłaszcza jak się nie potrafi podskoczyć, to może być naprawdę wymagające to. Dobra, udało się. No, zdążyłem na szczęście. Super, bardzo fajnie się udało. Dużo wspinania jest w tym miejscu, naprawdę dużo. Aha. Ups. No, nie do końca to chciałem zrobić, ale jak najbardziej może być. Fajnie to wygląda tutaj. Oj, wyskoczyłem do przodu przez przypadek. My bad. Podoba mi się strasznie to bieganie po ścianach, naprawdę, to jest mega sprawa. Ten też spadnie. Proszę bardzo. Strasznie dziwna jest sprawa z tymi znacznikami życia przeciwników. Czasami naprawdę w takich głupich miejscach się po prostu pojawiają, że to jest jakiś szok. No i w tym miejscu osobiście ukryłbym plik Trona. Jak mam być całkowicie szczery. To tak bym zrobił. Wziął. Super. No i teoretycznie już teraz moglibyśmy mówić tym ISO to i owo. Siać jakiś zamęt. Mówić, co im grozi, ale nie. No dobra. Zawalczmy ponownie. Tego dysku chciałem akurat właśnie uniknąć. Dobra, nie wyszło mi w ogóle tak jak chciałem. Czekajcie. Musimy się trochę podleczyć generalnie. Za słaby zasięg miałem tego. Dobra, zbierzmy trochę mocy. Ajajajaj, uciekaj, 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 uciekaj. Odskakuj, odskakuj. Piękne salta walisz. Dobra, jesteśmy podładowani teraz, fajnie. Chciałbym mu kurde walnąć z tego wreszcie. Albo nawet tak. I teraz tak. Aj, nie trafiłem z tego ataku. Ała, kurwa. Spoko. Dobra, ten padł. Super, poziom dostaliśmy. Dobra, ten padł. Co ja zrobiłem właśnie? Czy ja mogę też odpychać dyskiem? A to co jest? Patrzcie, jakiś taki atak odkryłem nowy. Że możemy się chyba podbić w ziemię, z ziemi. Wtedy zaatakować też z powietrza, fajne. A to jest co? Aj, nie trafiło go to, kurde. Dobra, udało nam się chyba też trafić trochę. Pięknie. Nawet na poziomie normalnym ta gra jest naprawdę wymagająca. Umieraj.
Dobrze, ładnie, ładnie, ładnie wyszło. Najważniejsze, że się udało. To nie te drzwi. Nie miłam życia, ale na wszelki wypadek się podładuję i wezmę trochę mocy. O, moc się przyda przede wszystkim. Dobra, lecimy dalej. Do przodu, musimy znaleźć centralę. Fajnie by było w tym odcinku znowu zajść jak najdalej. Nie wiem, ile gra ta ma godzin, nie pamiętam w sumie, ale naprawdę szybko ona chyba idzie. Dobra, mamy tempo. Wątpię, żeby te drzwi się otworzyły, ale podejdę na wszelki wypadek. No, tutaj osobiście sam bym znowu dał plik Trona za tymi drzwiami. No, ale to tylko ja. A że ja deweloperem gry nie jestem, to jebać. Okej, super. Osiągnięto punkt kontrolny, bardzo dobrze. Dobrze, że dają chwilę zwolnionego tempa, to się naprawdę przydaje. W którym teraz momencie mam to zrobić? Chyba obojętnie. Dobra. No tutaj mogłem w sumie teraz zapewne. Ajajajaj, kurwa. Przeliczyłem się, chyba musi być wyżej. To musi być zdecydowanie wyżej. Teraz na przykład. Okej, super. Dobrze, ładny timing siadł nawet. Kolejni przeciwnicy zapewne. Się napiję herbaty w tym czasie. Okej. Jak tu was szybko rozwalić jakoś? Przełączę sobie dysk, bo was jest bardzo dużo. I tylko tak to widzę. Ała, ale dostaję w ciry, ja pierdolę, uciekaj. Szybko. Kurwa, zaraz umrę. Dobra, dobra, udało się. Super, ten padł. Teraz bym wbiegł najchętniej tak w nich trochę. Ładnie siadło, ładnie. Jeb! Piękny finisher. Ładnie siadło. Teraz ta walka fajnie wyszła. Naprawdę już czułem, że trochę bardziej ogarniam tą mechanikę. I ogólnie zawsze mam tak, że jak mam tyle opcji do wykorzystania w czasie walki, to chcę wykorzystać po prostu jak najwięcej z nich. I przez to często mogę zlamić, ale teraz nawet fajnie udało się powykorzystywać dużo umiejętności i nie stracić przy tym życia. Wow, co tak? Widzieliście? Cofnęło mnie przez chwilę. To było unexpected. 3 MB, nic nie zdziałamy z tym. Okej. I co? Kolejna walka. Kolejne ziomeczki tutaj mamy. Przyparujmy to i owo. Wszystkie rzuty. Nie to chciałem zrobić. To chciałem zrobić i jeszcze raz. I jeszcze raz można. Dobra, super. Odrzuciliśmy ich od siebie. Podbijamy się, kasujemy tego. Ciach, pięknie, pięknie, ładnie teraz siadło. O kurwa, dwaj następni. A, więcej następnych. Dobra, trzeba się podładować. Szybko tutaj. A, i trochę dostajemy w ciry. To jest bardzo fajny atak, chyba najlepszy szczerze do tej pory, który mieliśmy okazję dostać. Przełączę sobie dysk teraz na następny adom.
Dobra. A teraz tarczownicy, tak? Super, super, super. Czemu nie? Jasne. No dobra, panowie, was bym w ten sposób zaczął napierdalać. Ajajaj. Najpierw tego sfokusujmy trochę. Nie, przed tym trzeba tylko uciekać, kurwa, bo to... Ładnie. Dużo za nich doświadczenia się dostaje, zauważyłem też 200, kurwa. A to też działa fajnie, o. Ogólnie na nich dyski wybuchowe widzę fajne, fajne, naprawdę. Trzeba to zapamiętać, że nie muszę już ich tak podbijać, wystarczy, że podejdę i tym rozpierdolę im tarczę. O, następnie jeszcze ich nie zauważyłem. Aż trzech, serio? Jebut. Jeszcze dychasz? Dobra. O nie, znowu on. Okej, jeszcze jakiś inny czarny strażnik z lekkim kosturem, tak? Podatność na uderzenia, wybuchy. Jak na wybuchy? To mordo. Ja to będę robił w ten sposób. I uderzenia, tak? Czyli on jest podatny bardziej na mele. Aha. Jest też dosyć mocny, jeśli chodzi o mele. I on ci ściąga na strzała. To już przetestowane mam na pewno. I wiem, że tak jest. Ale dobrze, że nie ma żadnych ataków z dystansu. To mi się podoba. To już coś. Dlatego podbiegniemy sobie tak do niego na średnią odległość. Użyjemy tego. Znowu odpalimy. Trochę go tutaj pociachamy. Uciekamy znowu. Chyba troszkę dostał znowu. No nie, z dystansu na niego znowu nic nie siada, bo wszystko blokuje. Tak, wszystko blokuje z dystansu, tak samo jak tamten poprzedni wariant z granatami. Blokował wszystko co było. Oj, co ja zrobiłem? Ty, mam taki, może, taką możliwość w ogóle? O, fajne to! Dobra, muszę robić to w ten sposób. Tylko trzeba go jeszcze sięgnąć. Ładnie. Super, jeszcze raz. Nie trafiłem teraz zupełnie. Ale on ma wciąż dużo życia. To jest niepokojące. Ha. Ciężka sprawa z nim, ciężka sprawa z nim. Mam nadzieję, że nie będziemy takich przeciwników zbyt wielu spotykać w naszej grze. Dobra, padł ładnie. No ciężka sprawa, jak trzeba tylko tak wybuchami go napierdzielać. Oj, nie spadli teraz. Ale mam nadzieję, że już niewielu takich przeciwników spotkamy. Naprawdę, bo on jest dosyć wymagający. Oni, w sensie ci czarni strażnicy. Wyszedł w mordę, byli czarni kapitanowie, tutaj czarni strażnicy, kurwa, no nigdy się od nich nie uwolnię, po prostu nigdy. Radia, bez ciebie nie damy rady. Tron i Flynn ulegli wirusowi. Teraz tylko my możemy spełnić marzenia Flynna o jedności. Ale najpierw trzeba powstrzymać wirusa. Zrobimy wszystko, żeby zachować matrycę. Mamy jednak wątpliwości co do śmierci Flynna. Jak do niej doszło? Zaatakował go zarażony kontroler systemu. Nie zdążyłem mu pomóc. Zwala na nas, skurwysyn. To prawdziwa tragedia. Czym możemy ci pomóc? Dziękuję. Musimy powstrzymać rozwój wirusa, zanim stanie się jeszcze potężniejszy. Skontaktuj się z przywódcami innych frakcji. Niech zbiorą w swoich sektorach wszystkie IZO.
To zdecydowanie uprości likwidację tej plagi. Oczywiście. Załatwione. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Pójdę już. Czeka mnie dużo pracy. Żegnaj, Radia. Wspólnie przetrwamy ten ciężki okres. Obiecuję. Możesz już wyjść, Quoro. A, Radia to teraz taka cwaniara jest. Kontroler systemu? To ciebie szuka Clu. Odpowiadasz za tę tragedię. Clu kłamie, Radia. To on zabił Flina i Trona, nie kontroler. Widzieliśmy to. Naprawdę? Pozwól nam zobaczyć. Jak to? Flynn żyje. Co? Dzięki poświęceniu Trona. Quoro, poinformuj inne frakcje Izo o tym, co widziałaś. Trzeba ujawnić prawdę. Oczywiście, natychmiast. Zachowaj czujność. Unikajcie śmiercionośnego wzroku Clu za wszelką cenę. Nasza przyszłość zależy od ciebie w większym stopniu, niż możesz sobie wyobrazić. Jeśli nie odnajdziesz Flina, utracimy wszelkie nadzieje na przyszłość. Widzieliśmy, że Flina zabiera z miasta Izo Survivalist imieniem Gibson. Wkrótce później Gibson został aresztowany i trafił chyba do obszaru gier. Odszukaj go i dowiedz się, gdzie przebywa użytkownik. Musi ci się udać. Tylko Flynn może nas ocalić przed królem. Okej, czy mam znaleźć jakiegoś Gibsona, tak? Gibson to chyba był ten w zielonym. Tamten, który w klubie już nawet na nas tak spojrzał z zaskoczeniem. Fajna muzyka tutaj jest, naprawdę fajna, fajna nuta, taka chillowa. Gibson czeka, nie uciągaj się. No dobra, racja, trzeba lecieć dalej. Odnaleźć tego Gibsona. O nie. O kurwa, oczywiście, że tak. No dobra, jedziemy z nimi. Ała. Coś otrzymałem. Zastój. Okej. O, to jest nowy dysk, znaczy nowa funkcja do dysku. Wow, ale zajebiste, rzeczywiście spowalnia. Teraz na przykład mogłem już dobić tym, nie? Ała, nie wyszło, dobra. Dobra, okej, spoko. Fajnie. Mam nową funkcję do dysku. Jakiś zastój. Czyli tak to brakuje nam już tylko jednej funkcji dysku. Tutaj, kurczę, gdzieś by mogli wpakować plik Trona, szczerze, naprawdę. Tam jest stacja ogólnie, ale już do niej się nie dostaniemy, no właśnie. No to trudno, lecimy dalej, nie będziemy się rozglądać specjalnie za czymś, co nie chce być odnalezione. Ła, walnąłem w sufit trochę. O, proszę bardzo, tam coś przyuważyłem fajnego. O, patrzcie, gdzie wlazłem. Ale to już chyba nowy rozdział jest jeszcze, nie? Nie, dalej trzeci, okej.
Teraz muszę co? Wydostać się stąd? Okej, okay, no w sumie tak, no dostaliśmy się do centrali. Radia poinformowana. Więc możemy nic tylko spierdzielać stąd, prawda? Prawda? Dobra. Zobaczmy, teraz może mamy już 5 megabitów, to na coś pomniejszego może by nas było stać? Nie wiem. No tutaj coś jest. Trochę życia więcej, to by nie było takie złe. Albo ta energia większa, no. Życie. Zdarza nam się umierać, ale zdecydowanie na razie częściej brakuje nam energii. Dlatego weźmy sobie to. Teraz będziemy mieli pewnie jednego więcej slota na naszą moc. Kino. O. Nie mamy je. Ale ha, bo zwiększa przyrost. Rozumiem. Ładnie. Pewnie muszę to szybko przeaktywować, bo inaczej by się pojawiało więcej przeciwników, coś tak czuję, no właśnie. Ładnie ich teraz już kusimy, tak. Coraz bardziej schludna ta moja gra się robi, mam wrażenie. Szybko to wyłączmy. Pewnie jeszcze ostatnia fala przeciwników przyjdzie, nie? A może nie. Nawet fajnie. Okej, coś tu się spierdoliło. Czemu mam wrażenie, że to się będzie niszczyć wszystko teraz? Czemu mam takie wrażenie? Ja stąd uciekam osobiście, bo czuję, że właśnie to się wszystko rozpierdoli teraz. O nie, to się rozpada. Bardzo niedobrze. Gdzie mam biec teraz? What the fuck, gdzie mam biec? A, tutaj może? Nie, nie dosięgnę tego tam, fuck, nie w tą stronę, albo w tą. Shit, kurwa mać. Dobra, nieźle. Uciekamy szybko. Tam, gdzie mogły tam być gdzieś jeszcze pliki Trona. Ale trzymam rękę na sercu, że może jednak nie. No i dobra, siema. Ja bym sobie ciebie spowolnił najchętniej. Właśnie, możemy ich wszystkich teraz spowalniać, jak zajebiście, toż to jest kurwa OP. I teraz tak, spowolniliśmy wszystkich i biegniemy z tym tutaj, nie? Wow, ten dysk daje bardzo dużo fajnych możliwości. Znaczy, cały czas mówię ten dysk, to jest tak naprawdę ten sam dysk, tylko z nowym modułem jakby, nie? Więc trochę błędnie w sumie się wypowiadam. No ale trudno, nie? Pięknie. Co dalej? Tam na prawo czy tam na lewo? No tam na prawo, no to wychodzi. O, ledwo się udało, ale dobrze jest. Światłoczołg. Może po ukończeniu gry będziemy mogli sobie te wszystkie pliki obczaić. Dobra. Okej. Po raz kolejny walka. Co to jest? Czyżbym tutaj nie mógł się podleczyć w ogóle?
To dopiero chamsko. Hej, 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 mi się to nie podoba. Tutaj mam zablokowane normalnie te rzeczy. Muszę ich spowolnić. Może być ciężko, wiecie? Może być ciężko, naprawdę. Ich przychodzi więcej, to jest najgorsze. Wow, no teraz dostałem niefajnie. Dobra, jeszcze tylko wy. O nie, no kurwa, trzech następnych, serio? To trochę za dużo, nie? Nie sądzicie? No i zginąłem, no. Tutaj nie wiem. Trochę za ciężkie to jest. Mam wrażenie, że muszę wejść gdzieś tutaj. Tam mamy ogólnie odłamek Abraxasa. Ale co nam to da, to nie wiem. A ten odłamek, patrzcie, to powodował. Kurwa. A przynajmniej przy tym jednym. Aha, i odblokowaliśmy teraz jedno to. No dobra. Dobra, poddeczmy się trochę. Co nam to da, że odblokowaliśmy jedno? Jak odblokować następne? Może przez to po prostu przebiec? A, patrzcie, rozumiem, wszystkie naraz trzeba. To nie aktywował odłamek Abraxasa tego, tylko my, przebiegając po tym. Z tym idiotą. Dobra, i teraz to ma sens, nie? No i oni będą chyba dalej przychodzić bez końca teraz. Czy bez końca? Na pewno jest jakiś koniec. Ale my na to nie mamy czasu, musimy lecieć dalej. Tylko jeszcze się podleczę tutaj. No i nawet nie, z tego co widzę już przestali wychodzić. Dobra, lecimy do przodu. Super. Chciałbym dojść do tego Gibsona jeszcze w tym odcinku. Nie wiem, czy mi się uda. Ale dobrze by było. Dobra, ziomówczku. Ja to z tobą to zrobię tak. Z tobą też. I teraz możemy się bawić. Pięknie. A ty co? Skąd masz tarczę znowu? Czy ja tutaj tej tarczy nie zniszczyłem? Dobra, super. A to co za skrzyneczka? A, nic specjalnego. Okej, super. Chciałem iść. A tutaj, dobra, Jezus. Jakoś tego nie zauważyłem, nie wiem. Doskoczymy? Wow. Udało się. A, wydawaliśmy ostatnio pieniądze. Znaczy, megabajty. No i dobra, znowu taka sama akcja, czy nie? Nie, dobra. Na szczęście mam.
teraz wszystko tutaj. Wstaniesz, bo chcecie zabić. Okej, ktoś nowy, tak? Ataki obszarowe, o kurwa, no to... No to fajnie, fajnie, fajnie. Ciebie też bym spowolnił sobie. Czemu ty go nie namierzasz, kurwa, kontrolerzy systemu? Powiedz ty mi. On nas też spowalnia? No to wygląda, patrzcie, on nas spowalnia teraz znowu. Albo nie, my się... O nie, od niego się atak odbił, tak? No to dopiero dziwne. Od tego pola, od tego jego ataku obszarowego, jakby odbił się nasz atak. I nas też spowolnił. To jest chore już, naprawdę. Ale w sumie ciekawa sprawa. Ciekawy motyw. Dobra, lecimy dalej. Osiągnijmy to punkt kontrolny. To wiecie co? W sumie bym sobie spadł. Bo to już jest czas na tak naprawdę zakończenie odcinka. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. No i do następnego razu. Hej!